Witam Państwa serdecznie. Jak widać, nie całkiem rządzi światem przypadek, bo nie przypadkowo tutaj znaleźliśmy się, tylko dzięki właśnie miłemu zaproszeniu, za które serdecznie dziękujemy. A temat został trochę sprowokowany, żeby mówić o przypadku. Zresztą jest to temat, który często powraca i przyznam się, że dosyć często różni ludzie zadają mi to pytanie tytułowe, czy wszechświat jest rządzony przypadkami, czy sam jest jakimś przypadkiem. Jest to temat frapujący i dlaczego? No bo z jednej strony chyba byśmy nie chcieli, żeby nami rządził przypadek, żebyśmy byli czymś tak zupełnie rzuconym na wiatr, jak jesienny liść, który jest właśnie rzucany po jezdni z kałuży do jakiegoś innego jeszcze rowu. Ale z drugiej strony ten przypadek ma jakąś dla nas moc, ja wiem, może trochę fascynującą, bo jeśli świat jest rządzony przypadkami, no to jakoś nic nie ciąży nad naszym losem. Każdy jest odpowiedzialny za siebie, wprawdzie jest miotany tym przypadkiem po scenie świata, ale nikt nad nim żadnych dekretów nie wydaje. Więc dlatego też ten problem przypadku jeszcze w skali takiej kosmologicznej, a jeszcze gdy siebie umieścimy w środku kosmosu, to on staje się fascynujący. I dlatego postarajmy się temu problemowi stawić czoło i to tak bardzo fundamentalnie. Czy świat jest przypadkiem, czy zaistniał przypadkiem? Więc zacznijmy od początku może. Co było na początku? Z tym, że słowo początek proponuję tu rozumieć nie w sensie czasowym, albo niekoniecznie w sensie czasowym. Jeżeli na początku nie było nic, to nie było także czasu. I dlatego jeśli pytamy o początek, to w jakimś takim sensie ontologicznym, co było ponad wszystkim, co mogło zaistnieć, albo jak wolimy inną perspektywę, to co jest u fundamentów. Tak właśnie źródłowo zapytajmy o ten początek. Na początku na pewno musiało być jakieś pole możliwości, dlatego że jakaś możliwość się zrealizowała. Siedzimy tu na tej sali, to jest coś zrealizowanego. Na początku zatem było pole ogromnych możliwości. Pole wszystkich możliwości musiało w jakimś sensie zostać zacieśnione do tego, co miało szansę zaistnieć. Żeby historia wszechświata zaczęła się dziać, pole możliwości musiało zostać mocno zawężone od wszystkich możliwości do tego, co miało szansę się urzeczywistnić. A ponieważ zawężenie możliwości to nic innego, tylko informacja, taka jest definicja informacji. Dlatego też pewna informacja musiała zostać zakodowana w strukturze tego, co było na początku. I tę informację nazywamy warunkami początkowymi. Może pewnego komentarza wymagałoby to zdanie, że zawężenie możliwości nazywa się informacją. Jeżeli nad tym chwilę się zastanowimy, to wydaje się niemal oczywiste. Wyobraźmy sobie zbiór liter, na przykład napisanych na karteczkach i bezładnie rozrzuconych na powierzchni stołu. Jeśli to jest zbiór naprawdę chaotyczny, to nie zawiera żadnych informacji. Ale jeżeli ten zbiór zacieśnimy do jakiegoś wyróżnionego podzbioru, wybierzemy z tych liter pewien ciąg, na przykład Ala Makota, to jest zawężenie. Wszystkie możliwości zawężyły się do tej jednej i dzięki temu wiemy, że Ala Makota, czyli jakaś informacja została przekazana. Jeśli tak na to popatrzymy, to rzeczywiście zacieśnienie możliwości jest informacją, a zatem tę informację nazywamy warunkami początkowymi i tutaj właśnie ta plansza to ilustruje. Mamy to pole możliwości, ona została zawężona i wszechświat zaczął istnieć. Jeśli był wielki wybuch, to był na pewno wielki wybuch informacji.
Więc mamy te warunki początkowe i pytanie, skąd one się wzięły? No i tutaj po raz pierwszy pojawia się to, że to mogło być przypadkiem. Zastanówmy się nad warunkami początkowymi. Nie sięgajmy od razu do wszechświata, tylko takie zagadnienie mechaniczne, rzut kamieniem. Trajektoria tego kamienia jest wyznaczona przez równania ruchu Newtona, ale żeby to prawo Newtona zaczęło działać, muszą być zadane warunki początkowe. I tutaj warunki początkowe są zadane przez dwie rzeczy. Prędkość początkową, z jaką ten człowiek rzuca kamieniem, oraz kąt, kierunek, pod jakim, w jakim ten kamień został rzucony. To są warunki początkowe, a żeby rozwiązać równanie ruchu Newtona i wyznaczyć trajektorię kamienia, musimy zadać warunki początkowe. One są, jak się to mówi w żargonie, zadane właśnie przez tego człowieka, który rzuca kamieniem. Jeśli mamy warunki początkowe, równanie ruchu, to rozwiążemy i wtedy znamy trajektorię równania. Więc tutaj jest dosyć oczywiste, skąd bierzemy warunki początkowe. Natomiast, o, tu jest jeszcze ilustracja tego samego, tylko już nie rysunek taki plastyczny, tylko jak to wygląda. Wykres, mamy tutaj warunki początkowe, ten wektor prędkości, kierunek, ten kąt. No i jak to mamy zadane, to wtedy równanie różniczkowe Newtona nam wyznaczy trajektorię tego ruchu jednoznacznie. No ale skąd się wzięły warunki początkowe Wszechświata? Są one oczywiście dużo bardziej skomplikowane niż prędkość i położenie początkowe. I oczywiście pytanie, skąd się wzięły? Właśnie, skąd się wzięły warunki początkowe Wszechświata? Czy zostały odziedziczone po poprzednim cyklu kosmicznej ewolucji? Mogło tak być, że Wszechświat istniał przedtem, przed Wielkim Wybuchem i to, co było przedtem, w jakiś sposób ustaliło warunki początkowe. Czy też może ustaliły się te, które były najbardziej prawdopodobne? Tylko co to znaczy prawdopodobne? Żeby pojęcie prawdopodobieństwa było precyzyjne i ścisłe, to musimy mieć coś, co matematycy nazywają miarą prawdopodobieństwa na przestrzeni wszystkich możliwości. Ale co było tą miarą? Tego też nie wiemy. Czy też jeszcze inaczej można się na to zapatrywać, że ograniczenia nałożone na Wszechświat, ta początkowa informacja, te ograniczenia nazywamy prawami przyrody. No bo rzeczywiście, jeśli rzucamy kamień, to on nie może biec po dowolnej trajektorii, tylko tak, jak mu każe prawo ruchu Newtona. Więc to też jest pewnego rodzaju zawężenie, a zatem prawa przyrody też zawierają w sobie informacje. A ponieważ właśnie prawa przyrody określają wszystko, co może się zdarzyć we Wszechświecie, dlatego one wyznaczają granice możliwości i te granice możliwości są w jakimś sensie w całej przyrodzie, w każdym drgnięciu atomu, w każdej tkance naszego istnienia. A więc możemy szukać źródła tych początkowych informacji w samej naturze prawa przyrody. Co to jest prawo przyrody? Pojęcie prawa kojarzy nam się z prawem karnym, z prawem stanowionym przez człowieka. Musimy postępować tak, jak każe prawo, lub może inaczej, nie wolno nam postępować tak, jak prawo zakazuje. Jeżeli zostaniemy przyłapani na gorącym uczynku, to będziemy ukarani. Prawa przyrody nie są jednak jakimś kosmicznym kodeksem, który siłą zmusza materialny świat, by zachowywał się zgodnie z jego nakazami. Prawa przyrody działają w znacznie bardziej subtelny sposób. Mianowicie, moim zdaniem, nie istnieje różnica między materialnym światem a prawami przyrody. Bez praw przyrody nie ma materialnego świata. To one określają, co jest materialnym światem i jak on się ma zachowywać. A więc prawa przyrody są jakoś w strukturze samego świata. Wszechświat nie może się zachowywać inaczej, bo jego natura jest określona prawami przyrody. Ale
to nie znaczy, że w warunkach początkowych wszechświata wszystko było raz na zawsze ustalone. Strategie praw przyrody są znacznie bardziej wyrafinowane. Jeżeli sobie przypomnimy, jak działały dawne patefony, były płyty bakielitowe, powiedzmy, i tam ostra igła poruszała się po wygrawerowanych robkach i odtwarzała dźwięk. I płytę można było puszczać w kółko, nic nowego za każdym razem się tam nie było w stanie pojawić. To był bardzo ściśle zdeterminowany świat. Najwyżej, jeżeli jakieś zadrapanie na płycie było, to w kółko się jakieś zdanie bez sensu powtarzało. To jest taki prosty model świata całkowicie zdeterminowanego, tak jak w mechanice klasycznej się odbywa. Otóż dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Na poziomie świata ujawnionym przez mechanikę kwantową nie jest tak, że dany stan świata jednoznacznie wyznacza, czyli determinuje stan, który po nim następuje. Lecz jest tak, że prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się danego stanu świata determinuje prawdopodobieństwo następnego stanu. A więc prawdopodobieństwa są zdeterminowane, a nie same stany. Dzięki temu historia wszechświata jest znacznie bardziej interesująca. Z tych samych warunków początkowych mogą wyewoluować bardzo różne historie. A więc nawet gdybyśmy mieli na początku bardzo ściśle zadane warunki początkowe, to i próbowali z nich odegrać melodię wszechświata, to za każdym razem ona by była prawdopodobnie inna. To wszystko jakoś rzutuje na nasze wnętrze. Dzięki temu, że prawa przyrody są wbudowane we wszechświat, my jesteśmy częścią wszechświata, dlatego my dzięki temu wszystkiemu poruszamy się, jesteśmy. I wewnątrz nas pojawia się zapętlenie, które nie występuje gdzie indziej na żadnej innej poziomie organizacji wszechświata. Choć nie możemy wyłamać się spod praw przyrody, możemy je rozumieć i w dużym stopniu nam się to udaje. Chociaż niewątpliwie jesteśmy bardzo daleko od zrozumienia wszystkiego. To jest taka trochę dygresja od głównego tematu przypadku, ale jak zobaczymy, i ta dygresja jakoś jest nam potrzebna. Postęp w nauce stał się możliwy dzięki temu, że posługujemy się metodą, strategią prób i błędów. Jak długo usiłowaliśmy sięgnąć do istoty rzeczy jednym rozumiejącym spojrzeniem, tak długo wikłaliśmy się w sprzecznościach, niekończących się dyskusjach. Dopiero gdy nauczyliśmy się, to ciekawe, skromności i ascezy w zadawaniu pytań, która polega na tym, by stawiać tylko takie pytania, na jakie można odpowiedzi znaleźć, wykonując pomiar, którego wynik daje się ująć w liczby. Nie stawiać od razu pytań zaborczych, takich, na które nie ma bezpośrednio odpowiedzi, tylko takie łatwe pytania, na które można znaleźć odpowiedzi, wykonując pomiary. W ten sposób narodziły się nauki empiryczne i z chwilą, gdy ten postęp się dokonał, to przybrał on przyspieszenia lawinowego. Ta skuteczność metody empirycznej sprawia niekiedy wrażenie, że jedynie matematyczna, empiryczna metoda badania świata daje prawdziwe rozumienie. A wszystkie inne próby rozumienia, jakieś filozoficzne, wmyślanie się w istotę rzeczy, są tylko nieudolnymi usiłowaniami oswojenia czegoś, co jest dla nas niezrozumiałe. Z tym, że musimy trochę tutaj sobie postawić pewne fundamentalne jednak pytania. Mianowicie pytanie takie, czy granice metody empirycznej są granicami wszechświata, czy tylko są granicami naszego poznania. To znaczy, czy poza granicami matematyczno-empirycznej metody jest już tylko pustka i bezsens. I wielu ludzi takiej pokusie ulega i ulegając jej zapominają, że z chwilą, gdy stawiamy takie pytania, te wyżej wypisane, czy granice metody są granicami wszechświata, czy poza granicami tej metody już jest tylko bezsens. Gdy stawiamy takie pytania, to wkraczamy w obszar,
na którym liczby eksperymenty są całkowicie bezsilne, a więc wkraczamy w obszar właśnie ten, któryśmy chcieli zesłać na banicję. Tymczasem on wraca tylnymi drzwiami. Co więcej, gdy ograniczamy obszar racjonalności do zakresu matematyczno-empirycznej metody, przypisujemy wartość tej metodzie. A wartości nie da się mierzyć żadnym prętem pomiarowym. A zatem, gdy raz dopuści się wartości do głosu, pozostają one na trwałe w naszym myśleniu o świecie i o nas samych. Wróćmy jeszcze do tych pytań o warunki początkowe. Już raz zadaliśmy przed chwilą te pytania. Czy zostały odziedziczone po poprzednim cyklu kosmicznej ewolucji? Czy ustaliły się przypadkiem? Czy może najbardziej prawdopodobne? A w takim razie, co jest miarą prawdopodobieństwa w zbiorze wszystkich możliwości? To jest rysunek wzięty z książki Rogera Penrose, zresztą nie jednej, bo w kilku książkach ten rysunek powielał, ale właśnie zastanawiał się nad problemem początkowym wszechświata. Ten taki obszar tutaj biały, kawałek nieskończonej objętości, przedstawia wszystkie możliwe warunki początkowe. Każdy punkcik tutaj jest jakimś warunkiem początkowym, z którego wystartował wszechświat. I tutaj Penrose ilustruje właśnie ten fakt, że wybór tych warunków początkowych, z których wystartował nasz wszechświat, jest strasznie mało prawdopodobny. Gdy zmierzymy objętość całej tej przestrzeni i porównamy z tym objętością tego jednego punktu, jeśli tak można powiedzieć, to otrzymujemy taką liczbę. Penrose taki rachunek oceniający, oszacujący dokonał. To jest niesamowita liczba, znacznie przewyższająca ilość cząstek elementarnych w widocznym wszechświecie. Tak mało prawdopodobne jest wybranie przypadkiem właśnie tego punktu. Jeśli wyobrazimy sobie, że jakiś demiurg czy stwórca wszechświata rzuca szpilką na taką wielką mapę warunków początkowych, jakie jest prawdopodobieństwo, że koniec tej szpilki wybierze właśnie te warunki? A warunki wszechświata, w którym istniejemy, są bardzo szczególne, bo okazuje się, że w ogromnej ilości, przeważającej ilości możliwych warunków początkowych nie byłoby warunków do zaistnienia naszego. Dlatego też te warunki, w którym możliwe jest zaistnienie struktur bardziej zorganizowanych, to takie warunki początkowe są, jak mówią matematycy, miary zero w całym tym zbiorze. To jest więc ilustracja tego naszego problemu, z którym staramy się zmierzyć. Jeżeli na początku ta informacja była tak niesłychanie zgrana, te warunki początkowe były niesłychanie skorelowane wewnątrz, wszystko ze wszystkim, to powiadamy, w fizyce się mówi, że entropia takiego stanu była bardzo malutka. Minimum entropii musiało się realizować w tych warunkach początkowych. Druga zasada termodynamiki powiada, że jak mamy małą entropię, to natychmiast ona zaczyna rosnąć i pojawia się strzałka czasu. I właśnie jak tylko zaistniały te warunki początkowe, tak niesłychanie skorelowane z minimum entropii, natychmiast zaczął płynąć czas i historia wszechświata zaczęła się dziać w ten sposób. A to jest obrazek, który ilustruje tę strzałkę czasu, tak jak ona jest dzisiaj rekonstruowana przez kosmologię od pierwszego wielkiego wybuchu do dnia dzisiejszego, poprzez różne tam etapy rozwoju wszechświata, które kosmologia bada. Przyjrzyjmy się trochę bliżej temu procesowi wzrostu entropii, czyli procesowi upływania czasu. Więc widzimy, że problem przypadku doprowadził nas do innego bardzo newralgicznego problemu, mianowicie problemu upływania czasu. Powiedziałem, że tą strzałkę czasu wyznacza wzrost entropii od małej do coraz większej. I sięgnijmy do przykładu, który wszyscy doskonale znamy. Tu jest gabinet.
o taki gabinet, trochę może jak podobny do gabinetu redaktora naczelnego Polityki. Bardzo elegancko uporządkowany, wyczyszczony, wszystko lśni. Ale zostawmy taki, raczej myślmy o swoim własnym pokoju. Zostawmy go własnym losom, jaki on będzie za jakiś czas. Entropia wzrośnie. Bałagan się robi kompletny. Na tym karykaturalnym rysunku to jest napisane Wydział Entropii. No i rzeczywiście tutaj chaos jest kompletny. Entropia tego układu wzrosła niepomiernie. Więc strzałka czasu jest wyznaczona wzrostem bałaganu. W naszym organizmie też ten bałagan narasta. Z chwilą, gdy nam lat przybywa, to czujemy go w sobie coraz bardziej. No a kiedyś osiągnie ten wzrost entropii maksimum. No i wtedy jest już sytuacja bardzo przykra, bo kończymy żywot na tej ziemi. Wyrównają się temperatury naszego ciała z otoczeniem. No i mamy skutek działania strzałki czasu. Możemy to zaobserwować na filiżance z kawą. Jest gorąca, entropia tego układu jest nieduża, dlatego że mierzy się ją różnicą temperatur między tym, co jest w szklance i na zewnątrz, ale temperatury się wyrównają, czyli entropia rośnie. No, to jest taki standardowy przykład z podręcznika prawie fizyki na pierwszym roku. Można to policzyć, tę entropię, i się uczy studentów, jak się to robi. I potem po jakimś czasie już właśnie temperatury się wyrównały, proces uległ zatrzymaniu, bo entropia układu powietrza otaczające filiżanka osiągnęła maksimum, bo temperatury się wyrównały. Kiedyś prawdopodobnie coś takiego nastąpi lub może nastąpić we wszechświecie. Jak wszystkie temperatury się wyrównają, gwiazdy wystygną, to się mówi, że świat osiągnie stan śmierci cieplnej. Ale wzrost entropii jest prawem statystycznym. Tylko wtedy możemy mówić o wzroście entropii, jeżeli mamy dużo jednostek fizycznych, bo to jest proces statystyczny. Nie można potasować jednej karty. Można potasować tylko talię kart, dlatego że proces tasowania jest statystyką, robi się, uśrednia się to rozłożenie tych kart. Otóż podobnie jest właśnie z upływaniem czasu, z wzrostem entropii. To jest pojęcie statystyczne. Jeśli tak, to jeżeli weźmiemy jednostkę fizyczną, jakiś powiedzmy kwark, to wszystko wskazuje na to, nie da się jednego kwarku potasować, zmierzyć jego entropii. Wszystko wskazuje na to, że jeden kwark nie czuje upływania czasu. Że gdzieś tam w podstawowej warstwie fizyki czas nie płynie. Że to jest pojęcie tylko takie, które dochodzi do głosu, gdy mamy wiele cząstek. No, a statystyka to jest, chciałby się powiedzieć, gra przypadku, więc wniknijmy w to trochę głębiej. No to jest jeszcze raz ta ilustracja strzałki czasu kosmicznej w innym obrazku. Powiążmy to właśnie z sytuacjami przypadkowymi. Mówiłem, że te warunki początkowe, z których Wszechświat wystartował, musiały być bardzo specyficzne, żeby doprowadzić do zaistnienia tak skomplikowanej struktury, jaką jest żywa komórka. Nasza chemia, z której jesteśmy zbudowani, to jest chemia związków węgla, karbon, węgiel. Jak doszło we Wszechświecie do powstania węgla, czyli do chemii organicznej? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo to jest historia bardzo fascynująca. Otóż atom węgla składa się, jądro atomu wodoru węgla składa się z 6 protonów i z 6 neutronów. Hel
inny pierwiastek, jego jądro składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów. Pierwotnie gwiazdy składały się z helu, bo to jest pierwiastek, który powstał pierwszy we wszechświecie. Hel, bardzo prosty pierwiastek. No najprostszy to jest wodór, ale zaraz następny jest hel. I teraz w gwiazdach ten hel jest przepalany na cięższe pierwiastki metodą syntezy jądrowej, po prostu wybuchów takich bomb wodorowych, można w skrócie powiedzieć. I żeby powstał węgiel, we wnętrzu gwiazdy muszą się spotkać trzy atomy helu. Mianowicie trzy atomy, jeśli każdy z nich ma po dwa protony, to w sumie dadzą sześć protonów i sześć neutronów, będzie sześć neutronów węglu i powstanie węgiel. No i tak przypuszczano, że we wnętrzach gwiazd mógł powstawać węgiel przez zderzenia trzech jąder helu. Ale okazuje się, że prawdopodobieństwo zajścia takiej reakcji, czyli jak mówią fizycy, przekrój czynny na taką reakcję, jest bardzo mały. Czyli prawdopodobieństwo, żeby się trzy hele spotkały i dały jeden atom, jeden jąder, jedno jądro, bo tam o atomach trudno mówić, są tak wysokie energii, że atomy są natychmiast rozrywane, ale mówimy o jądrach, jest bardzo niewielkie, bo tam są ogromne temperatury, więc to wszystko w ogromnym ruchu i żeby się trzy naraz spotkały w jednym punkcie, jest mało prawdopodobne. I czyli tą drogą węgiel by nie mógł powstać, nie mogłoby go powstać bardzo mało, za mało w stosunku do tego, co potrzebuje żywa komórka. No ale jest inna reakcja, która może uratować istnienie węgla w kosmosie. Mianowicie, jeśli zderzą dwa atomy, dwa jądra helu, to może powstać beryl. Ma cztery protony i cztery neutrony, tu powinno być N oczywiście. Taka reakcja zajdzie częściej, bo już tylko dwoje jest potrzebnych do tego, żeby taka para powstała. No i wtedy jak beryl powstanie, to może złapać jeszcze jeden atom helu i powstanie węgiel. Ale tu też jest pewien problem, mianowicie okazuje się, że beryl jest nietrwały. Rozpada się, ma bardzo krótki czas życia. I tak krótki, że jak powstanie z dwóch jąder helu, to rozpadnie się zanim spotka kolejny atom helu. Czyli ta droga także jest zablokowana. I gdzieś w latach 60. fizycy byli w kropce. Wiadomo, że życie jest, że węgla jest dużo we wszechświecie, a nie wiemy jak powstał. Nie ma drogi, po której by mogła nastąpić synteza węgla. Był brytyjski astronom, trochę taki enfant terrible w ówczesnej astronomii, Fred Hoyle. I on wymyślił, jak to może być. Czysto teoretycznie. Mianowicie, jeżeli w strukturze węgla istnieje coś, co fizycy nazywają rezonansem, taki dodatkowy stopień, poziom energetyczny, bardzo krótko istniejący, ale jeżeli taki rezonans jest, to wtedy przekrój czynny na spotkanie berylu z helem drastycznie wzrasta. Możemy to sobie wyobrazić takim porównaniem. Jeżeli mamy na przykład druszlak z dziurkami i lejemy wodę z kranu i chcemy, żeby się ten druszlak zapełnił wodą. Jeśli powoli lejemy wodę, to ona wycieknie, ale jeśli odpowiednio szybko, ale stale musimy tam dolewać, to może się utrzymać pewien poziom. Otóż podobną rolę spełnia ten rezonans, że jeżeli on tam jest w węglu, to wtedy ta reakcja jest prawdopodobna. Prawdopodobieństwo jest wystarczające. I Hoyle wyliczył, czysto teoretycznie, że odpowiednia energia tego rezonansu powinna wynosić 7,7 megaelektronowoltów. I Hoyle był zaproszony chyba do Kalifornii na jakiś sympozjum i wygłosił ten referat o tym, a tam byli specjaliści od
fizyki jądrowej. Strasznie źle przyjęli wykład Hoyle. Co tu przyjechał jakiś astronom i będzie nam opowiadał o jakichś rezonansach, których nikt nigdy nie widział. Ale jednak trochę się zmobilizowali i poszukali tego rezonansu i okazało się, że jest. Tylko ma nie 7,7, tylko 7,65 megaelektronowoltów, czyli w granicach błędu pokrywał się z Hoylem. I dzięki temu, że taki rezonans istnieje, chemia organiczna jest możliwa. Czy to był przypadek, czy taki mały szczegół w strukturze wszechświata i dzięki temu możemy tu siedzieć i mówić na ten temat. No i właśnie pytanie, czy to był przypadek, czy też zaprojektowane to było, że tak musiało być. Próbujmy stawić temu czoło. A więc przypadek, jakiś rzut kośćmi, czy projekt. No i musimy się cofnąć do rachunku prawdopodobieństwa. Nie ma odwrotu od matematyki. Coś, co znamy bardzo dobrze, rzucanie kostką. Musimy skonstruować matematyczny model rzucania kostką, żeby to wszystko zrobić w sposób precyzyjny, a nie tylko jak się nam wydaje. Czyli musimy skonstruować przestrzeń prawdopodobieństwa. W tym wypadku ta przestrzeń prawdopodobieństwa jest prosta. To jest, ma 6 punktów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takie są możliwe wyniki rzutu kostką. Jak mamy już tą przestrzeń prawdopodobieństwa zdefiniowaną, oczywiście gdy badamy jakiś inny, bardziej złożony model, to ta przestrzeń jest bardziej skomplikowana. Musimy każdemu możliwemu przypadkowi przyporządkować miarę prawdopodobieństwa, czyli określić to, co nazywają matematycy funkcją rozkładu. W przypadku rzutu kostką ta funkcja jest dość prosta. Mianowicie każdemu wynikowi, jeśli kostka jest niesfałszowana, uczciwa, to każdemu wynikowi przypisujemy prawdopodobieństwo zajścia 1/6. Te prawdopodobieństwa mają być takie, żeby suma wszystkich możliwych tych prawdopodobieństw dawała jedynkę. Jedynka jest pewność, czyli cokolwiek byśmy nie rzucali, to coś musi wypaść. Ta jedynka jest taką miarą ogólną. To się nazywa inaczej tam właśnie miarą prawdopodobieństwa. I teraz mamy taką prawidłowość, że im dłuższa seria rzutów kostką, tym bardziej częstość wyrzucenia na przykład szóstki przybliża się do 1/6. Możemy to sprawdzić w domu, wziąć sobie kostkę mniej więcej uczciwą, zakładamy, że takie zwykłe kostki są w miarę uczciwe i rzucać kostką powiedzmy 100 razy i badać, ile razy wypadnie szóstka. Im dłuższa seria rzutów, tym bliżej się będzie zbliżać do 1/6. I teraz ciekawe rozumowanie, mianowicie to wszystko jest model matematyczny, ale to, że przy długiej serii rzutów zbliżamy się do 1/6, to jest nie własnością modelu, tylko własnością świata. Rzucamy kostką i sprawdzamy, że rzeczywiście tak we wszechświecie zachodzi. Takie doświadczenie wykonujemy i to jest wynik doświadczenia i to nazywamy stabilnością, własnością stabilnej częstości świata. Świat ma własność stabilnej częstości. Gdyby jej nie miał, nie można by się było posługiwać prawdopodobieństwem i statystyką. Więc mamy tutaj też kolejne zdziwienie, że to nie jest tylko wszystko z tym przypadkiem tak, że jak wypadnie, tak będzie. Muszą być pewne warunki. I teraz co to jest przypadek? No, można różnie definiować, ale właściwie jedna definicja jest precyzyjna, że przypadek to jest zdarzenie, którego prawdopodobieństwo jest mniejsze od jedności. Bo jak jest jedność, to jest pewne, że tak będzie. A jak już jest mniejsze od jedności, no to jest oczywiście przypadek. Im mniejsza prawdopodobieństwo to a prioryczne, to tym można powiedzieć przypadek jest większy. I tutaj widzimy, że przypadek nie jest tak, jak sobie często to wyobrażamy, czymś takim nie wiadomo czym, irracjonalnym. Spadła mi cegła na głowę, bo mi spadła. To jest teoria matematyczna. Rachunek prawdopodobieństwa jest piękną teorią matematyczną i on rządzi przypadkami. I to jest wszystko tam jakoś wkomponowane. Więc już tutaj widzimy, że pytanie, czy projekt, czy przypadek,
to nie jest rozłączne, bo cały rachunek prawdopodobieństwa jest częścią matematyki, a więc można powiedzieć sam w sobie jakimś projektem. A teraz jeszcze zastosujmy to do praw przyrody. Tu proponuję takie dwa proste doświadczenia, zilustrowane tutaj. No zacznijmy od wahadła. Mamy wahadło, wychylamy wahadło troszeczkę od pionu i puszczamy swobodnie i ono po jakimś czasie wróci do punktu wyjścia. Powiadamy, że taki układ jest stabilny, dlatego że małe jego zaburzenie powoduje powrót do dawnego położenia. To jest układ stabilny. To jest układ mechaniczny, więc tu działają prawa mechaniki, ale tu akurat jest położenie stabilne. Natomiast tutaj próbujemy postawić ołówek na równej płaszczyźnie, możemy jeszcze bardziej wyostrzyć to doświadczenie i spróbować postawić szpilkę na lustrze, na powierzchni lustra. Ale wystarczy ołówek dla celów poglądowych. Wiadomo, że jak działa tu prawo statyki i wiadomo, że to się nie da zrobić, że ołówek upadnie. Bo układ, to położenie jest niestabilne. Układ jest niestabilny w przeciwieństwie do tego poprzedniego doświadczenia. I prawo statyki powiada, że ołówek upadnie, ale w którą stronę on upadnie? Tego prawo nie mówi. To zależy od bardzo wielu czynników, które się nie mieszczą w samym prawie. To może zależeć od drgnięcia mojego, ja wiem, mięśnia w palcu, gdy próbuję ten ołówek postawić. To może zależeć od podmuchu wiatru, że padnie tu, a nie gdzie indziej. I to jest wynikiem w stosunku do prawa mechaniki przypadkowym, zewnętrznym. I co więcej, bez działania tego przypadku, w którą stronę ołówek ma upaść, prawo by nie mogło działać, bo by ołówek nie wiedział, mówiąc obrazowo, w którą stronę ma upaść. Matematycznie to te działania przypadków kodujemy w warunkach brzegowych tego zagadnienia, jak chcemy to rozwiązać równanie, ale musimy je zadać z zewnątrz. Samo prawo ich nie wybiera, a bez warunków brzegowych ono by nie mogło działać. Więc widzimy, że w systemie praw przyrody działają i prawa, i przypadek. I wszystko to jest ze sobą zsynchronizowane. I co więcej, w tej siatce praw przyrody są pewne luzy na działanie przypadków. I gdyby tych luzów nie było, to by przypadek nie mógł działać. Więc to jest bardzo, bardzo precyzyjna rzecz i przyznam się, że zawsze mnie to budzi pewien zdumienie, że to tak właśnie działa. Tutaj na dole mamy narysowane układ równań różniczkowych, tak zwany układ dynamiczny Lorentza. To są równania, które rządzą turbulencjami w atmosferze, bardzo niestabilne, takie jak to coś. Dlatego pogodę jest tak trudno przewidzieć, bo to są prawa przyrody, równania piękne, ale właśnie dużo jest tych luzów na działanie przypadków. To jest krajobraz z Wysp Kanaryjskich, mianowicie to jest krater wulkanu. I ja sobie zadałem właśnie takie pytanie, jak tam patrzyłem na to. No, dlaczego akurat te kamienie są tak, a nie inaczej rozłożone? To nie są kamienie, to są właśnie głazy wielkie. Otóż właśnie w tej siatce praw przyrody są wolne miejsca, które były wypełnione przez przypadki i ten układ tutaj tego jest właśnie wyrazem tego działania przypadków i praw przyrody. Cała nasza powierzchnia naszej planety jest właśnie w ten sposób wyrzeźbiona prawami przyrody i przypadkami. Trochę filozofii. Dlaczego boimy się przypadków? Dlaczego te przypadki są dla nas takim czymś dziwnym? Otóż sam, gdy to odkryłem, to byłem dosyć zaskoczony, to już dość dawno było,
mianowicie czytając Arystotelesa. Arystoteles, ojciec nauk przyrodniczych, jakby nie było, on uważał, że nauka jest przyczynowa, że nauka żyje odkrywaniem przyczyn. Nie jest to całkiem prawda w stosunku do nauk współczesnych, ale tak Arystoteles uważał. Natomiast przypadki załamują związki przyczynowe. Mamy łańcuch przyczyn i skutków, a jak przyjdzie przypadek, to on urywa ten łańcuch i przypadki wprowadzają do rozumowań element irracjonalności, bo nie da się ich wytłumaczyć przyczynowo. Tu jest fragment z fizyki Arystotelesa. Przypadek czy też przypadkowe zdarzenie nie może być uznane za przyczynę żadnej z powyższych ewentualności, którą tam rozważał, ani tego, co jest konieczne, ani tego, co zwykle się zdarza, ani tego, co się najczęściej zdarza. Przypadek wprowadza element irracjonalności. I Arystoteles nam to wmówił. My też tak uważamy, że jak coś stało się przypadkiem, to nie wymaga żadnego wyjaśnienia. Weźmy innego filozofa, Tomasza z Akwinu, i tam on napisał takie dzieło Summa contra Gentiles, Suma przeciwko poganom, i w rozdział 74 ma bardzo fajny tytuł, mianowicie, że Boża opatrzność nie wyklucza działania przez przypadek. I jak on to uzasadnia? Właśnie tak po arystotelesowsku, bo to jest zresztą oparte na fizyce Arystotelesa. Związki przyczynowe tworzą pewne łańcuchy, a nawet pewną siatkę, gdyż łańcuchy się mogą przecinać. I może się zdarzyć, że przy przecięciu się dwóch łańcuchów spotkają się dwie lub więcej przyczyny i jedna może przeszkodzić działaniu drugiej. Mówimy wówczas, że zdarzył się przypadek. Ciekawe określenie przypadku. I tu Tomasz przytacza podany przykład przez Arystotelesa, człowieka, który idąc na rynek, aby coś kupić, spotkał swego przyjaciela, który przybył na rynek także w jakimś innym celu. Mamy tu dwa łańcuchy przyczynowe, dwóch ludzi przychodzi na rynek, każdy w jakimś określonym celu, a więc nie przypadkowo, ale przypadkowo się spotykają, bo się przecięły łańcuchy przyczynowe. I właśnie według niego cała ta struktura związków przyczynowych i jej hierarchiczne uporządkowanie jest rozumnie zamierzona przez Divina Providencia. Zaczynamy mieć, no może nie klarowny obraz, ale w każdym razie coś już zaczynamy z tego wyczuwać, rozumieć. Strzałka czasu jest wielkością statystyczną. Czas nie jest jakimś takim tyranem, który absolutnie wszystkim rządzi, tylko jego rządy są oparte o działanie statystyki, a więc w dużej mierze tego samego, co odpowiada za upływanie czasu, czyli związanie z przypadkiem. Spróbujmy zatem podsumować nasze rozważania. Przypadek nie wprowadza elementu irracjonalności do historii wszechświata. Sam jest bardzo racjonalnie wkomponowany w całość tej struktury. Historia wszechświata to jest współdziałanie konieczności, czyli praw przyrody i przypadku. Widzieliśmy, że prawa przyrody bez przypadków nie mogłyby funkcjonować. Bez elementu losowości historia wszechświata nie mogłaby się dziać. Czas zatem, jak wynika z tego, co powiedziałem, przynajmniej tak dzisiaj jesteśmy skłonni sądzić, nie jest jakimś absolutnym a priori, lecz elementem gry, jaką prowadzą prawa fizyki. Jeżeli sobie na tym obrazku namalujemy różne prawa fizyki, które rządzą światem, nie trzeba się specjalnie w nie wpatrywać, one mają za zadanie zilustrować się globalnie, bez wnikania szczegóły. Ten fakt, że czas jest uwikłany w rozmaite prawa fizyki. Mamy ruch wahadła, tutaj mamy te jakieś tam nieoznaczoności, w fizyce też pojawia się jako zmienna, niezależna w bardzo wielu równaniach i w wielu prawach przyrody
i to wszystko jest jakąś taką strukturą, którą obrazowo porównywałem do siatki i właśnie te przypadki tam są w tym wszystkim wkomponowane. Ale dzisiaj, i to byłby temat na osobny chyba wykład, ale już dzisiaj to sugerowałem, że gdzieś na najgłębszym poziomie fizyki, tam gdzie się łączą wszystkie prawa fizyki w jakąś jedną matematyczną strukturę, podejrzewamy, chociaż nie mamy pewności, że tam nie ma ani czasu, ani przestrzeni, że to wszystko, o czym teraz mówiliśmy, jest tylko pochodną czegoś, czego nie wiemy dzisiaj, ale mamy nadzieję, że prędzej czy później, przynajmniej z grubsza, przybliżymy się do poznania tego. Proszę spojrzeć na okładkę tej książki. Książka, która ma być kursem dla fizyki i tajemnice współczesnej fizyki. Właśnie tu jest czas i widzimy, że ten czas jest no właśnie taki poukładany z puzli, czymś takim statystycznym. Ta wskazówka czasu nie jest taka jednoznaczna, jak się nam w makroskopowym świecie wydaje. No ale my żyjemy w makroskopowym świecie i musimy stawiać czoła przypadkom. Jak długo żyjemy w tym czasie, musimy stawiać czoła przypadkom. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, teraz został nam czas na zadawanie pytań naszemu prelegentowi. Będziemy z kolegą biegać z mikrofonami. Prosimy po prostu o podniesienie ręki. W swojej książce Filozofia przypadku używa Pan profesor za Einsteinem pojęcia zamysł Boga. No i nauka ma odkrywać ten zamysł Boga. Na czym to polega? Pytanie jest takie. Czy jeżeli Kowalskiemu zachorowała żona na raka, to Kowalski może modlitwami zmienić zamysł Boga? Dziękuję. Pytanie bardzo skomplikowane, bo włącza w fizykę i filozofię jeszcze problem teologiczny. Tak, bo nie, dobrze. Problem jest skomplikowany, bo jeszcze do zagadnień fizycznych i filozoficznych włącza problem teologiczny wysłuchanych modlitw. Rzeczywiście Einstein tak powiedział, że nauka pragnie odkryć zamysł Boga i aplikując to do tego, co ja powiedziałem przed chwilą, można by tak to ująć. I ja mówiłem tutaj o tej siatce przyrody i że ona jest skomponowana z elementów praw przyrody i przypadków. I właśnie chyba to by należało w myśl powiedzenia Einsteina nazwać tym zamysłem Bożym. Czyli przypadek nie jest obcym ciałem, tylko jest wkomponowany w ten zamysł i co więcej jest on w pewnym sensie zmatematyzowany. Natomiast problem wysłuchanych modlitw, to oczywiście to jest problem, który wykracza poza naukę, bo to jest problem teologiczny, a nauka się zajmuje tylko tym, co może sprawdzić dziś lub kiedyś fizycznie, eksperymentalnie. Ale w XIX wieku mieliśmy obraz świata całkowicie deterministyczny, taki obraz świata jak właśnie ta płyta gramofonowa, która tylko odtwarza wszystko to samo. I wtedy rzeczywiście w takim obrazie świata pewnie można tam jakoś teologicznie powiedzieć, że Pan Bóg wkracza w działanie praw przyrody, ale tam miejsca na wolność, na zmianę nie było. Natomiast w dzisiejszym obrazie świata, gdy te warunki początkowe nie determinują wszystkiego jednoznacznie, można tutaj pewną miejsce nie tylko na wysłuchane modlitwy, ale na wolność człowieka wprowadzić pewien luz. Na przykład idę w górach ścieżką i kopnę kamień. I on powoduje lawinę. To jest zjawisko fizyczne. Ale gdybym tego nie kopnął,
powiedzmy, załóżmy, że mam tę wolną wolę i mogę kopnąć lub nie kopnąć. W świecie takim deterministycznym, XIX-wiecznym, to było właściwie niemożliwe, bo wszystko musiało być zakodowane w warunkach początkowych. W takim świecie, gdzie są luzy indeterministyczne, jest to możliwe. Teologowie dzisiaj, żeby wrócić do teologii, bardzo lubią model świata taki teologiczny, oni nazywają nieinterwencjonistyczny, że Pan Bóg stworzył świat, ale w ten świat nie interweniuje jakimiś dodatkowymi pchnięciami. Jak w takim świecie można sobie wyobrazić wysłuchane modlitwy? Mianowicie w ten sposób, ale to już jest taka troszkę teologiczna fiction, bo my naprawdę nie wiemy, jak to może być, ale tak sobie wyobrażamy, że tak jest możliwe. Wyobraźmy sobie Pana Boga, który żyje w wieczności, a więc nie w czasie. Wieczność to nie jest czas, tylko istnienie bezczasowe. I to, co dla nas jest przyszłością lub przeszłością, dla Pana Boga jest tym teraz. I jeśli ktoś się dzisiaj modli, to Pan Bóg może wysłuchać jego modlitwy zaraz na początku świata i już tam wszystko wkomponować w warunki początkowe. Ja nie twierdzę, że tak jest, tylko wyobraźnia teologów dopuszcza takie możliwości. My musimy mieć pewną świadomość naszej ograniczoności, że my wiemy tylko, Leibniz bardzo pięknie powiedział, my znamy tylko małą cząstkę wieczności, ten obszar, w którym żyjemy, a tych wszystkiego, co istnieje, nie znamy. Więc myślę, że tak na to trzeba patrzeć. Ja chciałbym zadać takie pytanie. Czy możliwe jest to, że to, co przez fizyków jest obserwowane jako w fizyce kwantowej jako przypadek, jest spowodowane, zdeterminowane przez coś, czego jeszcze nie odkryliśmy? Tak sobie wyobrażano dawniej, że indeterminizm bierze się stąd, że nie wszystko jeszcze wiemy. Jak poznamy kiedyś wszystko, to będzie wszystko deterministyczne. Była taka interpretacja mechaniki kwantowej, gdzie indeterminizm wynikał z naszej niewiedzy. Jednakże ten model jest dzisiaj porzucony. Jednak sądzimy, że indeterminizm kwantowy nie wynika z naszej niewiedzy, tylko z natury rzeczy. Tak wszystko na to wskazuje, że ten indeterminizm kwantowy jest rzeczywiście wewnętrznym indeterminizmem, a nie wynika z naszej niewiedzy. Jest prawdą, że my poszukujemy w tej chwili teorii, która by łączyła fizykę grawitacji z fizyką kwantów i a priori nie wiemy, co z tego wyjdzie. Być może, że otrzymamy, jak taką teorię znajdziemy, teorię, która może być w jakimś sensie deterministyczna, chociaż mało kto wierzy w to, że taka będzie. Ale mechanika kwantowa, taka jaką ją znamy obecnie, jest indeterministyczna w podstawowym sensie. Tak, ja mam takie pytanie, bo powiedział Pan o tym wyliczeniu tutaj Rogera Penrose'a, o warunkach początkowych, o prawdopodobieństwie zaistnienia takich, a nie innych warunków początkowych. No i zastanawiam się, na czym zostało oparte takie wyliczenie, że to akurat taka mała, astronomicznie mała liczba jest, a nie inna. Ja tak trochę zasygnalizowałem jego metodykę. Oczywiście w szczegóły nie jestem w stanie tu wniknąć. Mianowicie chodzi o stosunek. Przede wszystkim tak, ten obraz tej wielkiej objętości, w której każdy punkt jest warunkami początkowymi, to nie jest taka zwykła objętość, tylko to jest tak zwana przestrzeń fazowa. I przestrzeń fazową można podzielić na takie podstawowe komórki i badać ich objętość. I to nam mówi o, właśnie zwiąże się z prawdopodobieństwem. I on ocenił prawdopodobieństwo, objętość całości do objętości takiego mikrozdarzenia. Posługiwał się w tym entropią, no bo miarą tej objętości będzie entropia, entropią, którą on brał z fizyki czarnych dziur.
Można tak z grubsza powiedzieć, że czarna dziura to jest taki mini wszechświat. I on oceniał entropię na początku wszechświata i potem entropię końcową, właśnie sumując te różne entropie czarnych dziur, i coś mu takiego wyszło. Oczywiście to jest liczba bardzo orientacyjna, ale sam Penrose przywiązuje do niej duże znaczenie, że ona nie jest dokładna, ale niesie dobre informacje, takie jakościowo przynajmniej. Przepraszam, ale pozwolę się dopytać księdza profesora, co pozwala, myślę o jakichś naukowych podstawach, stawiać tezę, że to współistnienie przypadku i determinizmu, tak, jest wkomponowane. Może jest tylko po prostu obecne, bo żeby powiedzieć, że wkomponowane, to trzeba by dać, albo przynajmniej pokusić się o poszukiwanie jakiejś zasady tego wkomponowania. Obecne nie ulega wątpliwości. Może się po prostu współkonstytuują, może są komplementarne wobec siebie. Znaczy, ja się nie upieram przy tym sformułowaniu wkomponowane. Ono raczej miało takie bardziej literackie znaczenie niż techniczne. Ale to jest chyba coś więcej niż tylko współobecne czy komplementarne. Nie jest komplementarne, tylko że jedno i drugie jest konieczne, no w jakimś tam sensie może komplementarne, ale nie w takim sensie komplementarne, jak na przykład w mechanice kwantowej pęd i położenie. Obydwa są niezbędne i jeżeli przez kompozycję rozumieć partyturę utworu muzycznego, to my przynajmniej części tej partytury odkrywamy. No właśnie teorie fizyczne, te układy równań, to są partytury, według których świat działa, więc może to ta metafora wkomponowania może nie jest taka nieuzasadniona. Ja chciałbym dopytać księdza profesora o taki doprecyzowanie postulatu, który się pojawia w wielu książkach, że dla teologa to, co dzisiejsza nauka mówi, jest wyzwaniem, ale też szansą. To znaczy, że dzięki nauce teolog może sformułować inaczej swoją hipotezę teologiczną i tak dalej. A wiąże to z pytaniem gramatycznym, czy z kwestią gramatyczną, którą ksiądz profesor w wywiadach wielokrotnie przypomina, różnica między Richardem Dawkinsem i właśnie księdzem profesorem właściwie sprowadza się do różnicy między naturą pisaną z dużej litery i z małej. Naturą raczej racjonalność. Ja tak, jak tutaj, czy można właśnie prosić o komentarz do tej dużej litery? Proszę może początek swojego pytania jeszcze mi przypomnieć, bo mi uleciało. Początek jest taki, jak dzisiaj mówić w sposób przekonujący o Bogu, krótko mówiąc. Nie, trochę inaczej było sformułowane. Mianowicie było tak, że dlaczego dzisiejsza nauka jest wyzwaniem, ale i szansą dla teologii. No jest wyzwaniem, bo jest wyzwaniem dla każdego z nas, przede wszystkim dla samych naukowców, bo ona nie jest łatwa i trzeba zmagać się z nią na co dzień, ale jest dla teologów szansą. Ja bym powiedział dlaczego. Religia, teologia jest związana zawsze z jakimś obrazem świata. Z natury rzeczy religia jest związana, nie tylko chrześcijańska, ale każda, z obrazem świata dosyć archaicznym, bo religie powstawały w dawnych czasach i ówczesny obraz świata no, jest częścią tego wyekwipowania wyobrażeniowego religii, bo człowiek nie może inaczej myśleć, jak tylko wewnątrz danego obrazu świata, nawet nieświadomie asymilujemy pewne jego elementy. No i dlatego niekiedy te religie się nam wydają trochę bardziej archaiczne, bo ten obraz świata się starzeje, a religia się przystosowuje do nowych obrazów świata, ale powoli, zwykle z opóźnieniem.
świadomy sobie, co się stało przy rewolucji Kopernika, prawda? Obraz świata się zmienił i wszystko się zaczęło poruszać, co było przedtem stabilne. Otóż dlatego dla teologii jest szansą, że jest szansa zastąpienia w sposób bardziej świadomy, nie czekać, aż się to samo zrobi, stary obraz świata elementami nowego. To nie jest łatwe i u ludzi budzi często opór, no ale jest to proces, który się i tak dokonuje. Nie muszę nic przyciskać. Księże profesorze, ja nie jestem naukowcem, nie jestem fizykiem, ani kosmologiem. Ja miałbym taką sugestię, gdyby ksiądz chciał dyskutować, jest Lawrence Krauss, Paul Davies, wielu równych sobie dyskutantów. Znaczy, ja mam pytanie innego typu. Jeżeli ta ukryta racjonalność prowadzi do jakiegoś Boga osobowego, a ja obserwuję, jest ich nieskończona ilość, niekompatybilni ze sobą, sprzeczni. Są tak zwane, ja użyję języka współczesnego, oni wysyłają SMS-y, oni się komunikują z nami, ale te SMS-y są sprzeczne. W związku z tym pytanie moje jest następujące. Jeżeli podstawowym atrybutem Boga osobowego jest bycie przewodnikiem, prawodawcą, nauczycielem i on nie rozstrzyga, która z tych dróg jest jego drogą. Nie wskazuje. My między sobą kłócimy się o to. Czyli on jako nauczyciel mówi, róbcie co chcecie. Czy można w dalszym ciągu, tak z filozoficznego punktu widzenia, nazwać go przewodnikiem? Chyba nie. Tak mi się wydaje. Nauczyciel, który nie uczy, nie jest nauczycielem. Bo jeżeli on nie zabiera, bo to jest ważne, to jest bardzo ważne. Jeżeli on nie mówi ta droga, znaczy nie zejdzie, nie powie, no to w zasadzie pusty koncept. No to jest puste totalnie. Czyli on jako prawodawca, on mówi, ja wam prawo ustanawiam, ale w zasadzie to wybierajcie jak chcecie. Wystarczy Biblię hebrajską przeczytać. Jezus według Żydów, wyznawców judaizmu, Jezus jest fałszywym Mesjaszem. Jezus mówi, no nie, jest na odwyrtkę. To ja już nie. No pytanie jest, kto zna zamysł Twórcy? A przy okazji, pan mówi o zamyśle, że... Einstein używał Boga w innym sensie. Nie wiem, czy państwo się orientujecie w tym. Dla niego Bóg to była natura po prostu. On takim jak Spinoza traktował, prawda, Boga. Pytanie, konkretne pytanie. Kto z tych różnych dróg niekompatybilnych, sprzecznych ze sobą, kto decyduje, która jest ta jego? No na pewno nie decyduje. No, a my jako strony nie możemy decydować, bo to byłoby bez sensu. I on staje się bez sensu. Ja myślę, że pan dotknął tutaj bardzo ważnego pytania, które jest uwikłane w to, co pan mówi, mianowicie problem wolności. Dlaczego człowiek może postępować na przykład nieracjonalnie? Dlaczego, mówiąc teologicznie, Pan Bóg obdarzył człowieka wolnością, że może postępować tak lub inaczej? A zatem dlaczego w ogóle istnieje zło? Ja bym to tak powiedział, że to się zresztą łączy z tym, co ja dzisiaj mówiłem na tym odczycie, że możemy mówić o złu fizycznym. Jeżeli człowiek cierpi, jeżeli następuje śmierć, jest to zło fizyczne, wiemy, co jest przyczyną tego zła fizycznego. Jest druga zasada termodynamiki, że struktury przez jakiś czas stabilne muszą ulec rozkładowi, bo tak jest druga zasada termodynamiki. To jest zło fizyczne. Ale dopóki nie zaistniał człowiek lub jakaś inna istota, jeśli takie są we wszechświecie, obdarzona rozumem i wolnością, to świat był moralnie niewinny. Nie było zła moralnego. Zło moralne się dzieje wtedy, gdy człowiek, istota rozumna, wybiera coś, co jest złe. Dlaczego, to jest pytanie teologiczne, Stwórca zdecydował obdarzyć człowieka taką wolnością, a co za tym idzie, no wszystkimi tymi pytaniami, o które Pan stawiał. Dlaczego? Dlatego prawdopodobnie, oczywiście też nie mamy wszystkich odpowiedzi,
Ja też na wszystkie pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć. Gdybym wiedział odpowiedź na wszystkie pytania, to chyba by świat inaczej wyglądał. Ja myślę, że tak, że po prostu świat, który byłby bez zła moralnego, nie mógłby mieć wolności. Natomiast świat z wolnością musi być narażony na zło. I dlatego ten świat z wolnością i ze złym moralnym chyba był dla Pana Boga na tyle lepszy, że mu się opłaciło zaryzykować, że człowiek będzie wybierał zło. Taki mój komentarz do tych pytań, na które oczywiście odpowiedzi nie ma, na które Pan postawił. Mamy czas na kolejne pytanie. W porównaniu z poprzednim pytającym, ja naprawdę jako totalny amator wystąpię. Po pierwsze chciałem się zapytać, czy myślę bardzo prymitywnie, kiedyś usłyszałem, że to jest taka antynomia, nauka to zbiór równań różniczkowych, a religia to warunki brzegowe. Czy to jest prawdziwe, czy też zwulgaryzowałem to już zupełnie. A drugie pytanie dotyczy bozonu Higgsa. Ja byłem w CERN-ie w czerwcu 2012 roku i dlatego bardzo przeżyłem te tytuły w gazecie Boska cząsteczka, która ma nas przybliżyć do poznania tego, co się działo na początku. I trochę jestem rozczarowany tym, że właściwie nic się nie dzieje po tym odkryciu. Ja myślę, że religia to warunki brzegowe, a nauka to równania różniczkowe. To jest takie, powiedzmy, hasłowe powiedzenie, do którego się nie trzeba przywiązywać, a raczej więcej w nim uproszczeń niż prawdy. Nauka to nie tylko równania różniczkowe, a religia to nie tylko właściwie chyba w ogóle nie warunki brzegowe. Natomiast gdy chodzi o cząstkę Higgsa, to tutaj musimy bardzo ładny przykład na to, że trzeba rozróżnić naukę, jaka ona jest, od nauki, jaką przedstawiają ją media. Historia z boską cząstką była taka, że w jakimś artykule uczony, ja nie pamiętam jego nazwiska, to on był chyba z Chicago. Pamiętasz, Marku, jak on się nazywa? Proszę? Lederman, tak. Napisał artykuł na temat cząstki Higgsa, jeszcze nie była odkryta, i nazwał ją szatańską cząstką. Właśnie dlatego szatańską, że trudno ją odkryć. Szukamy i nie możemy znaleźć. Ona szatańsko przez nami ucieka. Redakcja tego czasopisma nie chciała użyć tego słowa i powiedzieć, żeby on to zmienił. On powiedział, jak nie szatańska, no to boska. I tak zostało, ale to nie ma żadnej treści teologicznej. Nazwa się przyjęła, no dlatego, że dziennikarze lubią takie określenia, no jest zresztą ładne. A dlaczego się przyjęła? Przypuszczam, że dlatego, że cząstka Higgsa jest odpowiedzialna za to, że udziela masy niektórym innym cząstkom. No a jak udziela masy, to tak jakby je tworzyła. Więc tutaj taka analogia z działalnością twórczą Pana Boga. Dlatego się to przyjęło. Ale żadnej tutaj takiej filozoficznej, głębszej treści nie ma. Ja chciałam zadać takie pytanie właśnie o zło fizyczne i zło moralne. Już częściowo ksiądz odpowiedział na to pytanie, ale wciąż nie do końca, bo nurtuje mnie od dosyć dawna. Jak ma się nauka chrześcijańska o grzechu pierworodnym do przypadkowości? Chodzi mi o to, że zło moralne, wiemy, to jest, można powiedzieć, grzech po chrześcijańsku, ale zło fizyczne no, jest niezawinione, ale wierzymy, że w jakiś sposób wynika z grzechu pierworodnego. To znaczy, że przez grzech pierworodny do świata wkradł się jakiś taki chaos i stąd, znaczy tak przynajmniej pamiętam z religii. A z drugiej strony zło fizyczne no, często jest po prostu wynikiem przypadku, to znaczy jakichś mutacji genetycznych i później związanych z tym chorób i cierpienia. Więc takie moje pytanie, jak ma się
właśnie ten grzech pierworodny do przypadkowości, która jest wpisana w strukturę wszechświata. Czy przed grzechem pierworodnym to, albo jakby go nie było, to by wyglądało inaczej? Poruszyła Pani bardzo trudne problemy teologiczne, z którymi teologowie się borykają i podobnie jak w nauce, na każde pytanie jest kilka teorii, tak samo w teologii jest bardzo dużo teorii i interpretacji grzechu pierworodnego. Najprostsza i taka chyba najbardziej pasująca do tego dzisiejszego obrazu świata to jest taka, zresztą ona ma mocne podbudowanie także takie biblijne, że historia pierwszych rozdziałów Księgi Genezis, bo tam to jest opisane, to jest wielka metafora, która porusza zasadnicze sprawy istotne dla człowieka, pochodzenie właśnie zła, między innymi w szeregu obrazów, metafor. I te metafory trzeba właśnie sobie na dzisiejszy język przetłumaczyć. I ja w czasie wykładu coś takiego zrobiłem, może nie całkiem świadomie, mianowicie, nie w czasie wykładu, w czasie naszej dyskusji, mianowicie mówiłem, że świat przed powstaniem, przed pierwszym wyborem zła istoty rozumnej był moralnie niewinny. A ten pierwszy wybór zła to można właśnie tłumaczyć jako ten grzech pierworodny. I w ten sposób, nie że historycznie także gdzieś tam było przed grzechem i po grzechu, tylko właśnie ja myślę, tak trzeba patrzeć. Tym bardziej, że powiedziałem, że to ma jakieś ugruntowanie w egzegezie biblijnej, że jak się przeprowadza, to nie jest moja dziedzina, ale bardzo ciekawa. Badanie literackie Księgi Rodzaju, to jest, tam są rodzaje literackie, które są typowe dla tamtych czasów i dla dalekiego, Bliskiego Wschodu, a nie są typowe dla naszej dzisiejszej literatury. Także tak trzeba patrzeć na te, warto przeczytać jakąś dobrą książkę na temat egzegezy pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Powiedział ksiądz, że współczesna nauka szuka połączenia teorii kwantowej z teorią grawitacji. Stephen Hawking też mówił swojego czasu, że chciałby opisać świat, wszechświat jednym równaniem. Ja mam pytanie, czy to jest możliwe i czy wszechświat, i czy jest zasadne, czy wszechświat od tych kwantowych wielkości do wielkości astronomicznych da się zamknąć w jednej teorii, w jednym równaniu czy w jednym prawie? Wierzymy w to, że to jest możliwe. Tym bardziej, że bardzo wielkie obszary wszechświata potrafimy już zapisać, powiedzmy, jednym równaniem czy układem równań. Jeśli byśmy chcieli napisać podręcznik fizyki taki maksymalnie skondensowany, bez żadnych wyjaśnień, to ja myślę, że wszystkie podstawowe równania, które w fizyce dzisiaj funkcjonują, dałoby się zamieścić na dwóch stronach. No więc można sobie wyobrazić, że ta synteza pójdzie jeszcze dalej i to się skurczy do pół strony. Tym bardziej, że formalnie to nie jest trudno zrobić, bo wystarczy te wszystkie równania połączyć znakiem koniunkcji, już jest jedno, ale nie o taką unifikację nam chodzi. Z tym, że trzeba dokładnie, dobrze rozumieć, jakie to ma być to jedno równanie, czy raczej jeden układ równań. Zresztą układ też można zawsze jednym równaniem zapisać, tylko odpowiedni symbol wymyśleć. Mianowicie, to się tak mówiło, że nawet się nieraz powtarza, że jak fizycy odkryją to jedno ostateczne równanie, jak się to nazywa, teorię wszystkiego, to już wtedy nie będzie w ogóle roboty dla fizyków. Otóż nieprawda, bo to jedno równanie będzie syntezą, ale
to, co się tam mieści w tym równaniu, to prawdopodobnie, jeśli takie równanie odkryjemy, to do końca istnienia ludzkiej cywilizacji jeszcze i tak nie zgłębimy wszystkiego, co tam jest. Ilustracją tego są równania Einsteina, które były napisane przez niego prawie dokładnie 100 lat temu, w 1915 roku. I to dziś je rozwiązujemy i ciągle znajdujemy nowe rozwiązania, które okazują się mieć zastosowanie do wszechświata. Masę rzeczy, które dzisiaj są odkryte już i zbadane, czarne dziury, jakieś tam kwazary, Einstein o tym nie miał pojęcia, chociaż one były zakodowane w jego równaniach. Także pracy dla fizyków nigdy nie zabraknie na pewno. Proszę księdza, powiedział ksiądz, cały wykład w pewnym sensie był o przypadku i o miejscu przypadku w świecie, a ja mam takie pytanie o właśnie przypadek i wolną wolę w takiej chrześcijańskiej koncepcji świata, to znaczy w momencie, w którym Bóg stwarza świat i nadaje mu te pewne warunki początkowe, jak ksiądz powiedział, on zna pewien, mimo to przypadku, ponieważ jest wszechwiedzący, zna wynik, do którego te warunki początkowe doprowadzą, a więc wie, jak postąpią poszczególni ludzie i gdzie tu jest, jak tutaj może istnieć wolna wola, jeśli Bóg godzi się na poszczególne działania i wie o nich w momencie stworzenia. Bardzo ładnie na to pytanie odpowiedział Boecjusz, ostatni Rzymianin, który został skazany za zdradę, której nie popełnił i potem zresztą został wykonany ten wyrok, ale czekał ponad rok w więzieniu i napisał piękną książkę o pociechach filozofii i tam dokładnie ten problem omawia. Szuka pociechy w filozofii, chociaż wie, że zostanie skazany i jego głównym problemem jest problem wolności i wszechwiedzy Bożej. I bardzo ładnie to rozwiązał. Według niego, on powołuje się tu na świętego Augustyna, na którego się zresztą dzisiaj fizycy też często powołują w popularnych wykładach, bo bardzo ciekawe rzeczy na temat czasu Augustyn mówił. Chociażby to jego zdanie znane, że wiem, co to jest czas, dopóki mnie ktoś nie zapyta. I otóż według Boecjusza Pan Bóg istnieje w wieczności, to znaczy nie w czasie. Dla Pana Boga czas nie gra roli, jest to wieczne teraz. W jakim sensie? W takim sensie, że nasze istnienie, jak ładnie mówi Boecjusz, rozciąga się na chwilę obecną, na przeszłość i przyszłość, jest rozciągnięte. My naszym istnieniem dotykamy tylko jednej chwili. Natomiast Pan Bóg dotyka wszystkich chwil, widzi wszystko. Dla Niego wieczność jest wieczny, stałym teraz. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że mamy historię wszechświata, która się rozgrywa od wielkiego wybuchu do końca i tam historia wszystkich ludzi. Widać, co ktoś tam zrobi za chwilę, zabije swojego przeciwnika czy nie zabije. I Pan Bóg to kontempluje, nie przewiduje, jak mówi Boecjusz. To my przewidujemy przyszłość, Pan Bóg ją widzi. Tylko w ten sposób, że wyobraźmy sobie taką panoramę i przeszłość jest od lewej strony, a przyszłość od prawej. I teraz Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i widzi, co on zrobi, ale nie interweniuje. To akt zabicia tamtego kogoś jest wynikiem wolnej woli tego człowieka. Pan Bóg tylko to widzi, ale nie powoduje, nie przewiduje, tylko kontempluje, jak mówi Boecjusz. Oczywiście nie wiemy, czy tak akurat jest, może jest jeszcze inaczej. Głośniej mówię. Na temat poruszony, że postęp nauki pomaga rozwojowi teologii. Takie pytanie, jak ksiądz profesor uważa. W księdze Genezis o początku stworzenia jest, no ja z pamięci tak mówię,
jest zdanie tchnął. Czy obecny model standardowy z tak zwanym wielkim wybuchem, czy to nie jest to, co było określone, no bo trudno bez aparatu naukowego, może tylko właśnie to potwierdzałoby, że było to objawione, bo tak mi się to, przepraszam, kojarzy po prostu. Wielki wybuch, no Big Bang i tak dalej, wszystko co teraz obowiązuje, to jest to tchnienie. Czy to by jakoś uwiarygodniało jak gdyby tezę, że w Biblii były objawione pewne prawdy? Dziękuję. To jest dość ryzykowne rozumowanie. Ja przytoczę jeszcze inne i zaraz je zbiję. Mianowicie w Księdze Rodzaju jest powiedziane, że na początku stworzył Bóg światło, że była ciemność i na początku pierwszym stworzeniem było światło. I taki bardzo znany uczony, który zresztą duże położył zasługi w kosmologii, George Gamow, zacytował to, że rzeczywiście na początku w wielkim wybuchu była era radiacyjna, światłem był wypełniony wszechświat, promieniowaniem elektromagnetycznym i że to można uważać za właśnie objawione w Piśmie Świętym. Otóż teologowie się temu sprzeciwiają. Nazywają takie próby na siłę pogodzenia obrazu dzisiejszej kosmologii i powstawania świata z obrazem biblijnym, nazywają tłumaczeniami konkordystycznymi, uzgadniającymi i przeciwstawiają się im, że to jest niedobre, że trzeba inaczej podchodzić do tekstu biblijnego. Zacząć od porządnej egzegezy biblijnej i to o ile możliwości w językach natury, w jakich one były napisane. I jeśli i to jest bardzo, akurat tekst pierwsza Księga Rodzaju jest łatwa, żeby to samemu zrobić na tekście polskim. Proszę sobie otworzyć początek Biblii i przeczytać uważnie ten pierwszy rozdział. Wyraźnie widać piękną budowę. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To jest taki tytuł całości. Na końcu jest podsumowanie i odpoczął w dniu siódmym. Całość tych sześciu dni stworzenia, bo w siódmym odpoczynek, dzieli się na dwie części. Pierwsze triduum i drugie triduum. I te tridua są ze sobą bardzo ściśle połączone. W pierwszym triduum Pan Bóg stwarza, jak się to mówi w egzegezie, przestworza. Odpowiada temu jakiś hebrajski termin. Otóż chyba Sabaot to się nazywa po hebrajsku. I przestworza, więc stwarza na przykład niebo, znaczy wody nad niebem i wody pod niebem. Potem rozdziela wody na wody pod niebem i ląd. To są pierwsze trzy dni. Można sobie wypisać nawet na karteczce. A w drugie triduum to te przestworza, które stworzył w pierwszym dniu, wypełnia bytami. Wodę wypełnia rybami, ziemię wypełnia zwierzętami i tak dalej. Jest ścisły paralelizm. Co więcej, każdy z tych dni ma schemat. Te same wyrażenia się powtarzają, tylko widział, stworzył i widział, że było dobre i tak dalej. I błogosławił. Wszystko to samo z niewielkimi wariantami się powtarza. Specjaliści mówią, że ten układ jest zrobiony w ten sposób, że dlatego, że ten tekst był przekazywany ustnie przez wiele pokoleń, zanim został spisany. I to jest wyraźnie mnemotechniczne, żeby sobie zapamiętać. A dopiero został ten tekst spisany w czasie niewoli babilońskiej, więc dość późno. I czyli wszystka ta cała kolejność tych bytów to jest forma literacka. Natomiast treść teologiczna, no to właśnie trzeba zobaczyć, co tam jest. Główna treść teologiczna to jest monoteizm, nie ma wielu bożków, tylko jest jeden Bóg, który wszystko tworzy i wszystko od niego pochodzi. No jeszcze tam są inne, sam układ jeszcze mówi o święceniu szabatu, prawda, siódmy dzień. No więc to w ten sposób trzeba podchodzić do tekstu biblijnego, a nie narzucać mu dzisiejsze nasze informacje o stworzeniu świata. Szanowni Państwo, nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi za pasjonujący wykład.
Dziękuję za prowadzenie i za głosy w dyskusji. Wykład bez dobrej dyskusji jest do niczego, a dyskusja bez dobrych pytań jest prosta, za prosta i dlatego nawet za trudne pytania bardzo serdecznie dziękuję. I przypomnę jeszcze, że spotkaliśmy się tu w ramach Tygodnia Wielkich Pytań, który zorganizowany został przez Politykę i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.